fantastyczny dzień, dużo się nauczyłem, choć to dziwnie brzmi w ustach czterokrotnych mistrzów Polski, to jednak ten dzień dał nam wiele. Cały czas możemy zrobić jeszcze więcej, możemy się poprawiać. Czasami trochę ryzykujemy, ale też za bardzo nie ma sensu, bo jesteśmy zadowoleni z tempa. Musimy jeszcze znaleźć jakieś rezerwy. Myślę, że są, aczkolwiek mocno dzisiaj się poprawiliśmy, przeskoczyliśmy wiele pozycji. Pierwsza piątka przed tym rajdem była dla nas w sferze marzeń. W tej chwili jesteśmy, natomiast jesteśmy trochę poza połową rajdu, więc wiele się może jeszcze wydarzyć. Mam nadzieję, że jutro dostarczymy jeszcze więcej, albo przynajmniej tyle samo emocji kibicom co dziś.